Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Znowu ćwiczymy razem z Zuzią. Dzisiaj mamy troszkę takiej ala piłki nożnej, ale ćwiczeń na nogi, bym powiedział, troszkę na celność. My wykorzystamy piłkę do siatkówki, bo słuchajcie, ja mam dwie dziewczyny w domu i generalnie w piłkę nie gramy, ale każda piłka jest dobra. Nawet jak nie będziecie mieć piłki do siatkówki, do nogi, może to być gumowa piłka. Najważniejsze tylko po to, żeby to był eksponat, bo zawsze dzieciom łatwiej się na czymś skupić, jeśli mamy ze sobą jakiś fajny przyrząd, prawda? Tak. To co, Zuzia, mam dla Ciebie jeszcze od naszego partnera, od firmy Wawel, taką niespodziankę. Zjemy, spróbujemy to, jak poćwiczymy, co? Dobra. Jako uzupełnienie energii. No super. I uwaga, pierwsze ćwiczenie. Na początku sobie podajemy piłkę tylko, no. Hop. Możemy sobie mięciutko biegać. Hop, hop. Raz prawa, raz lewa. Świetnie. Pięknie. Jesteśmy cały czas nisko na nogach. No, nieźle mocno. Cały czas się ruszamy, nie stoimy w miejscu. Nawet jak nie mamy piłki, to pracujemy i tak przez minimum 30-40 sekund. Dobra, odpoczywamy, Zuzia. Odpoczywamy. Teraz takie ćwiczenie. Będziemy robić je na zmianę, dobra? Zostaw to. Ja spróbuję, dobra? Pokażę Ci. Będziemy dotykać sobie piłki w podskokach. Raz jedną, raz drugą nogą. Od góry. I to jest nasze zadanie na dzisiaj, dobra? Na kolejne. Uwaga, to teraz mierzymy czas. Znowu około 30 sekund, co? Raz jedną, raz drugą nogą dotykamy piłki. Jeszcze 10 sekund. Naprzemienna praca ramion. Stop. To co, spróbujesz chwilkę? Tak. Popodskakiwać. Piłka stoi, pamiętajcie. Jak dziecko będzie miało problem, to zawsze można je troszkę przytrzymywać. Albo nawet ręką w ten sposób. I dziecko sobie podskakuje i dotyka piłki, żeby jej piłka się nie turlała, nie biegała po całym naszym domu. Pokoju. I w ten sposób pracujemy cały czas na podskokach. Znowu pracują mięśnie, nasze mięśnie nóg, co? Tak. Starczy? Dobra, byłaś dzisiaj bardzo dzielna. Zrobiliśmy to kilka razy. Oczywiście zachęcamy Was do zrobienia tego w trzech, czterech może seriach. Można rozgrzewkę jeszcze raz powtórzyć oczywiście jako forma rozluźnienia. Myślę, że dzieci, a szczególnie chłopcy, bardzo się ucieszą. To co, zjemy po jednym? To dla Ciebie, proszę. Otworzyć Ci. Bardzo proszę. Zasłużyłaś dzisiaj na garaletkę. Ja może trochę później skorzystam, także dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnym treningu. Było warto ćwiczyć?